Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na klasyczne ciasto, które myślę, że każdy z Was zna. Mowa tutaj o serniku Izaura. Sernik Izaura jest to sernik na cieście kakaowym, na murzynku, zanurzoną w tym cieście kakaowym masą serową. Sernik wychodzi bardzo leciutki, wilgotny, puszysty. Jest naprawdę przepyszny, bardzo gorąco Wam go polecam. Ja dodatkowo polałam go sobie lukrem cytrynowym, który idealnie się z tym sernikiem komponuje. Warto spróbować ten przepis. Zapraszam gorąco. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania sernika. Proporcje są na dużą blaszkę, około 25 na 35 cm. Na początku zrobimy sobie bazę naszego ciasta, czyli 200 g masła lub margaryny, 200 ml wody, niepełną szklankę cukru i 3 łyżki kakao dajemy do garnka i podgrzewamy, mieszając tak, żeby nam się to nie przypaliło. Powstanie nam taka dosyć gęsta masa kakaowa. Następnie żółtka oddzielamy od białek i ubijamy pianę z 4 białek i sobie to odkładamy na bok. I następnie do przestudzonej masy kakaowej dodajemy 4 żółtka. Wszystko dokładnie miksujemy, żeby nam się żółtka dokładnie połączyły z masą kakaową. I następnie do tej masy dodajemy 2 szklanki mąki pszennej tortowej. Ja używam szklanego pojemności 250 ml. Dodajemy również 2 łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko dokładnie miksujemy. Powstanie nam takie dosyć gęste kakaowe ciasto. I na koniec do tego ciasta dodajemy wcześniej ubitą pianę z białek i wszystko dokładnie miksujemy do połączenia, raczej na niskich obrotach. I nasze kakaowe ciasto jest gotowe. Teraz sobie zrobimy masę serową. Ponownie oddzielamy żółtka od białek i ubijamy pianę z 4 białek. Odkładamy sobie to na bok i następnie do miski dajemy 150 g miękkiego masła lub margaryny, 4 żółtka oraz 3/4 szklanki cukru. Wszystko dokładnie miksujemy na taką w miarę jednolitą masę. I następnie wciąż miksując dodajemy kilogram zmielonego twarogu półtłustego. Tutaj jeżeli chcecie, możecie użyć sera z wiaderka, tylko ważne, żeby to był ser dobrej jakości, taki w miarę gęsty. Następnie do naszej masy serowej dodajemy 2 budynie śmietankowe bez cukru po 40 g sztuka. Miksujemy wszystko, żeby się nam ten proszek budyniowy połączył z masą serową. I na koniec do naszej masy serowej dodajemy pianę z białek i wszystko miksujemy na najniższych obrotach, tak żeby nam się to wszystko połączyło i powstała nam piękna, puszysta masa serowa. Następnie dno blaszki wykładamy papierem do pieczenia i przekładamy na jej dno 2/3 ciasta. Wyrównujemy to i następnie na to ciasto wykładamy masę serową. Delikatnie sobie rozsmarowujemy naszą masę serową i na nią wykładamy resztę naszego ciasta, robiąc takie esy, floresy, różne wzorki. Ja jeszcze dodatkowo sobie tak to rozsmarowałam, żeby ciasto fajniej wyglądało. I tak przygotowany sernik wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 50 minut. Upieczony sernik, jak widzicie, pięknie wyrósł, minimalnie opadnie, ale on naprawdę niewiele opada. Studzimy go i na koniec możemy sobie go polać czekoladą albo zrobić lukier cytrynowy, czyli sok z cytryną, wymieszać z cukrem pudrem. Ja sobie to przełożyłam do woreczka i zrobiłam takie niteczki. Sernik wstawiamy oczywiście do lodówki co najmniej na kilka godzin, żeby wszystko dokładnie nam się schłodziło. I gotowe. No jak widzicie, sernik bardzo ładnie wygląda. Jest, zapewniam Was, że naprawdę jest przepyszny, wilgotny, ciasto kakaowe jest bardzo delikatne. Naprawdę warto go przygotować, zwłaszcza, że do jego przygotowania nie potrzeba aż tak wielu składników. A naprawdę sernik smakuje rewelacyjnie i warto go zrobić. Idealnie się sprawdzi na każdą okazję, bardzo ładnie wygląda. Także jeszcze raz gorąco Wam polecam ten przepis i życzę udanych wypieków.